Dziś mogliśmy usłyszeć także fragment z proroka Ezechiela, którego pewne obrazy, pewne symbole pojawiają się także w Apokalipsie. Ten Ezechiel, którego dzisiejszy, trochę dłuższy fragment mogliśmy słyszeć, należy do tych najstarszych autorów, którzy tworzą apokalipsy, teksty apokaliptyczne albo proroctwa apokaliptyczne. One są trudne do interpretacji, bardzo często poruszamy się wśród przypuszczeń, przybliżeń. I tak dzisiejszy obraz, który nam przedstawia Ezechiel, to woda, która wypłyna spod progu świątyni. Chodzi o świątynię jerozolimską. Wygląda na to, że płynie w kierunku wschodnim, a więc w kierunku potoku Cedron, a potem spływa tam, gdzie Jordan spływa w stronę Morza Martwego. Z tego losu tej wody możemy wnioskować, że ona jest życiodajna, że sprawia dobro tam, gdzie przepływa, że sprawia, że jest jej coraz więcej, że także i wody się zmieniają na takie, których mogą być ryby, a także jej oddziaływanie tej wody jest także na ziemię, przez którą ta woda przepływa. Pojawia się roślinność. Kiedyś w Niemczech byłem w takim bardzo niezwykłym klasztorze, Kastelring. Powstał ten klasztor po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to wiele kobiet nie miało po prostu szansy na to, ażeby wyjść za mąż. Tak dużo było poległych na wojnie młodych mężczyzn. Wtedy też nie tylko w katolickich, ale też w ewangelickich wspólnotach pojawiło się wiele kobiet, które odkryły, że ich życiem powinno być życie zakonne. Ten klasztor jest dla wspólnoty ewangelickich sióstr, diakonis. Co ciekawe, one żyją według reguły świętego Benedykta i Benedyktyn przyjeżdża przynajmniej raz w miesiącu i głosi konferencję o tym, jak żyć według reguły świętego Benedykta. Ten kościół jest wybudowany według wizji Ezechiela i Apokalipsy. Wewnątrz tej świątyni rzeczywiście woda wypływa. Przepływa przez miejsce, gdzie jest woda chrzcielna i płynie dalej. Przypomina o tym, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest życie. Taka jest właśnie także wymowa tego obrazu ezechielowego. Jeżeli bowiem czytamy teksty apokaliptyczne, to one wydają się, że mówią o czasach przyszłych. Ale tak naprawdę, pokazując przyszłość, pokazują, jak teraz żyć. A więc trzeba się trzymać, mówiąc najprościej, tam, gdzie tego miejsca, które jest związane z Bogiem, gdzie jest możliwość zyskania łaski od Boga. Żyd będzie myślał o świątyni jerozolimskiej, o świątynnych ofiarach, o nauce Bożej, która jest w tej świątyni. Będzie widział w swoim życiu, tak jak i chrześcijanin, że kiedy jest łaska Boża, to ona poszerza się. To ona staje się coraz bardziej obfita, jeżeli człowiek tą łaskę przyjmuje, wcześniej otwiera się na nią, współpracuje z tą łaską. Ta łaska ożywia życie człowieka, sprawia, że są dobre owoce, sprawia, że człowiek staje się przemieniony, że łaska Boża może przemienić człowieka, tak jak może przemienić się woda słona, taka, w której nie może być żadnego życia, wodę taką, w której pojawiają się bardzo obfite istoty zdolne do pływania w wodzie. Przesłanie dla nas, którzy przeżywamy Wielki Post, jest bardzo proste. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć w Wielkim Poście o tym, jak przezwyciężyć zło, jak pojednać się z Bogiem, jak podjąć pokutę za to, co nam się nie udało. A dzisiejsze to czytanie apokaliptyczne proroka Ezechiela mówi o tym, że Bóg jest nie tylko od tego, aby usunąć zło, wyzwolić nas od zła, ale Bóg, o czym nie możemy zapomnieć, jest także tym, który obdarza nas dobrem. Bo pełnia zbawienia, jaka jest z Boga, to dwa aspekty.
Z jednej strony usunięcie zła, zagrożenia, tego, co nas niszczy, tego, co nas zabija, tego, co nas oddziela od Boga. Ale pełnia zbawienia to także obdarowanie nas dobrem. Jesteśmy dziećmi Bożymi, pojednanymi z Bogiem, obdarowani w ciągle, umacniani łaskami Ducha Świętego i prowadzeni coraz bardziej do Boga. Nie zapominajmy w tym naszym czasie pokuty i pojednania o tym, że także jest pozytywny proces w naszym życiu duchowym za sprawą łaski Boga. Trzeba tylko szukać tego miejsca, tak jak świątynia w Jerozolimie, skąd wypływa ta łaska. Słowo Boże, modlitwa, czuwanie, czyny pokutne, Słowo Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.